Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wozu. Zgodnie ze waszą prośbą dzisiaj zagramy sobie Leopardem 1, chociaż co prawda w propozycjach tam był ZU37, ale on już wcześniej się pojawił w materiale, dlatego drugą propozycją jest Leopard 1. Trochę mnie dziwi, bo to nie jest aż tak rzadka maszyna, no ale dobra, zagramy sobie. Co prawda materiał miał się pojawić wczoraj, nie zdążyłem, więc pojawia się dzisiaj. No i przypominam, że pod tym materiałem piszecie propozycje na następny rzadki pojazd drzewkowy, eventowy, dywizjonowy, premiowy, jakikolwiek chcecie zobaczyć i będzie on w następnym materiale, tym razem w niedzielę. I tak, przechodzimy tutaj do naszego Leoparda 1, MBTK, za którym ja za bardzo nie przepadam. Bo jest to MBT, który tak naprawdę posiada nieco gorszy pancerz, niżeli czołgi średnie z II wojny. W szczególności gorszy, niżeli Pantera, no bo dolna płyta jest duża. Przednia, mimo że jest trochę pod większym kątem, nie daje tak dużo. Osłona armaty też nie jest mocna. Wieża przede wszystkim też nie jest tutaj taka mocna, więc... No, co posiada ogólnie Leopard 1, jeśli mówimy o zaletach? Uzbrojenie to jest przeciętne. Mamy tutaj APDS-y, hesze i też pociski kumulacyjne, więc to jest przeciętna amunicja, jaka jest na tym przedziale, na tej klasyfikacji 8.0. Mamy zwykły dalmierz, więc jesteśmy w stanie odmierzać na trochę dalszy dystans z niewielką precyzją. Mamy całkiem dobry napęd, ponieważ 830 koni mechanicznych, dzięki czemu ten pojazd jest w stanie osiągnąć tam prędkość powiedzmy średnio 50 na godzinę i do tyłu też 25 się rozpędzimy. Z jeszcze zalet to można powiedzieć, tutaj mamy całkiem szybkie podnoszenie i opuszczenie armaty. Przy nieulepszonej załodze to jest 4,1 mniej więcej dziesiątych stopnia na sekundę, gdzie część innych MBT-ków z 8.0 ma tak mniej więcej ponad 2-3 stopnie. Jedynie jaki pojazd ma więcej, no to prawdopodobnie może to być STR-V103, bo u niego to jest zależne od prędkości zawieszenia. No i co ma oczywiście szybciej, no to OF-40. Który jest trochę lepiej osłonięty, jeśli mówimy o opancerzeniu wieży. No i też wieża w miarę tutaj szybko się obraca, ale nie tak najszybciej, bo jeszcze w M60 również też w miarę szybko się obraca. Jeszcze z wad to można powiedzieć, że mamy tutaj rozmieszczenie amunicji. Nie tutaj te na dole, tylko tutaj te w pierścieniu 14 i tu z tyłu 14 pocisków, więc trafienie w to miejsce, czy też tu na dole, może doprowadzić do eksplozji pojazdu. Jak ktoś wozi tej amunicji trochę więcej, też tutaj na dole ma te paski rozłożone. Ja akurat wożę tak, że mam te dwa rzędy tej amunicji. W górze już tutaj nie mam, więc też ta maszyna może łatwo wlecieć w powietrze. No i tak ogólnie porównując z innymi pojazdami na 8.0, jestem w stanie stwierdzić, że to jest średnia maszyna. Jak bardzo? Przekonajmy się. Pierwsza dzisiaj bitwa Leopardem i już up tier, bo widać po OF-ie 40 kafala i tak dalej. Niestety, co tutaj robi Tygrys 2H? To jest dobre pytanie. No ale ta, rzuciło wysoko. Bardzo dobrze to pokaże, jak ten Leopard sobie może nie poradzić z niektórymi pojazdami, najbardziej chyba rosyjskimi, jeśli mówimy o T-55-kach. AMC i AMD-ku. Oczywiście AMD-ka idzie łatwiej pokonać ze względu na ten jego pancerz kompozytowy tylko na kadłubie, a wieżę ma gołą w porównaniu do AM-ki. Chińczyków nie ma, jak akurat by się Chiny pojawiły, to u nich też są te ZTZ-y, które idzie ciężko odróżnić. Wariant ZTZ-y zwykłej od T50, od Type 59 czy coś w tym stylu. No bo ma wzmocniony kadłub i tego tak łatwo nie idzie zobaczyć. Zdążę. Tak, udało mi się dorwać. AMP została rozwalona, tak szybko tu podjechała. Widar do czego strzela? Ktoś chyba tam się znajduje. Ja akurat nie widzę co. Coś jest w tamtej okolicy, coś ciężkiego. Chyba te dziesiątka. Zastanawiam się, czy by trochę tak się nie cofnąć. Ktoś tam się znajduje za budynkiem, ciężko idzie stwierdzić co. O, tutaj coś się wychyla. 2800? Chyba przesada. 60. Beznadziejnie oberwała. Jakbym trochę lepiej stanął, to mógłbym jej przywalić, a tak to po prostu nie miałem okazji, ale za tą górką coś się znajduje.
Taka dziwna bitwa się teraz trafiła, bo w dużym stopniu drużyna przeciwna została zepchnięta w okolice Respa po tej części mapy. Jedynie w centrum może są w stanie się przebić. Coś tam jeszcze się świeci. Ja muszę trochę bardziej z tyłu zagrać, no bo ja tu nie mam APFSDS-ów, a są pojazdy z APFSDS-ami i trochę lepszą amunicją i coś tu z lewej strzeliło. Okej, obiekt. Akurat light. Groźny dla pojazdów jak Leopard, ale ogółem słaby. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba tam jest jakiś wrogi pojazd. O, Swingfire. On zostanie już rozwalony. I skąd ja dostałem? Chyba od plesów. Ja. No cóż, pierwsza bitwa nie poszła jakoś rewelacyjnie, coś tam się udało zrobić, ale ogólnie nie najlepiej i gra wcale nie chce mnie zaniżać. Bo póki co to rzuciło 8-7 i tak. Tego i Rosjanie i Chiny są przeciwko. A że jeszcze to jest właśnie taka mapa. To schematy rozgrywki są dwie. Jedna albo ustawić na tej górce i kampić sobie. Ale ja chcę spróbować trochę coś szalonego. Niektórzy szybkimi MBTK-ami, czołgami i tak dalej podjeżdżają pod te wzgórze i stąd sobie strzelają. Chcę spróbować, czy to trochę odda, bo Leopard jest w stanie jedynka w miarę szybko podjechać. Ogólnie nawet na top tierach niektórzy to robią. Abramsami, Leopardami, Teciakami i tak dalej. Challengerami się tego nie robi. Ja nigdy nie próbowałem. A warto tutaj sobie tak spróbować i... Bestia pierwsza, coś tu wjechało na strefę. Ja tego z tej strony nie widzę. Widzę tutaj. Mało wyraźnie. Na dole słyszę. Kurde, serio? 30 DCA. No i cały plan poszedł niestety. Ja bym bardziej zastanawiał się, dlaczego drużyna jest taka wolna. Rzuciło niby Maus, ale dalej. Tutaj reszta tych czołgów tak po prostu wolno podjeżdża. Oni już praktycznie zajęli te wszystkie strefy. No cóż, to nie mój dzień na granie Leopardem 1. Zajmują strefę A. Dobrze byłoby zlokalizować. Widzę, gdzie się typ znajduje. Kurczę, nie trafiłem. Czy on walnął z rakiety? A, no tak, przez te budynki się nie da przestrzelić. Zapomniałem i... Brakuje mi tych czasów, kiedy dawało się. I znowu ten 30 DCA. Aha. To fajnie, rozwalił mi lufę i pocisk zniknął, mimo że lufa nie była w takim stanie. Dział naprawione, DCA dalej tam sobie stoi. To już przeładuj to jak najszybciej. Teraz kwestia jest taka, bo na tej strefie był ten ruski MBT i... Nie wiem, gdzie on teraz może być. Widzę. Tylko... Żeby jeszcze mieć na niego przestrzał. Dobra. Dla mnie teraz byłoby korzystnie zająć jakąś strefę i uzupełnić sobie załoganta, no bo to przeładowanie będzie naprawdę długie i bolesne. Tu po lewej strzeliło. Cztery. Jeszcze petek gdzieś się znajduje. Peteka to nawet ja muszę się obawiać. Ja, ten M48 jak pojechał to prosto pod BMP.
Szkoda tylko, że nie wiem, gdzie jest BMP. O, jeszcze odrzutowiec, tego brakowało. A jakoś z tego terenu nawala ten... A nie, automat nawala stąd. No. Dlatego wypatrzył sobie tutaj 106 trójkę. A więc teraz mamy bitwę w Wietnamie. Nie bardzo wiem, gdzie by tutaj się ustawić, bo to będzie długie siedzenie i czekanie, aż to wrogowie będą podjeżdżać. Jest sporo stania i strzelania. Jest tutaj jakiś pojazd XM. Skrzynia biegów. Chyba się nie wstrzelę już w niego. Może jakbym dał radę jakoś to inaczej się ustawić. O, udało się. Dostał prosto w amunicję. No właśnie, granie na Wietnamie, w szczególności na bitwie, to najlepiej jest gdzieś się ustawić i czekać, aż oni podjadą, chociaż jak widać tak średnio im to wychodzi. Ale też trafiają się gracze, którzy po pierwszym zgonie wychodzą. W zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze rodzaj rozgrywki, po drugie ta mapa też nie jest za bardzo przez graczy lubiana. Szkoda, bo ona jest dobra, ale nie ta pomniejszona wersja, zawsze lubię tę powiększoną. Pomniejszona na niską erę od 1-2 to pasuje, ale... Już na te klasyfikacje jest to według mnie zbyt ciasne starcie. I co? Gepard zaznaczył, że coś jest tu na lewo. Nieważne, tam próbował ktoś objechać. Tutaj jakiś czołg znajduje się za skałą. Warto tak zaryzykować i spróbować pod niego podjechać. No dobra, zaryzykuję. Jakoś... Okej, Warrior, który się tu gapi. Niestety straciłem załoganta, ale on przynajmniej też został zniszczony i co trzeba by zrobić? Jest źle, jest źle. Dobra, udało się uciec. Ktoś mi tu jeszcze z rakiety przywalił. Dobra, leży. Zastanawiam się, co mi tu przywaliło. Czy to jakiś pojazd PPK, czy śmigłowiec. Nie mam zamiaru się nad tym zastanawiać. Wolę zwrócić sobie na strefę, żeby uzupełnić i załoganta, i teraz granaty dymne, bo wszystko wywaliłem. Dałoby się w tym momencie, tak jak to mają niektóre czołgi, zadymianie silnikiem. Jedynie czego, obawiam się to, że z tej strony mogą tutaj przyjechać. Kurde, ta strefa jest ustawiona w tak beznadziejnym miejscu. Nie można ani się tutaj obronić stojąc nad niej, ani ją bezpiecznie zająć. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby w takich miejscach ustawić te strefy. O, super! Dlaczego akurat we mnie? Widzicie, jakie dzisiaj mam szczęście. Tak się na mnie od razu rzucił. Z czego to jeszcze był amerykański samolot? A ja nie rozwaliłem nikogo, kto jechał w amerykańskim czołgu. Teoretycznie mógł to być jeszcze francuski, ale chyba to był dosłownie tylko amerykański. Coś tutaj blisko się znajduje. Zdążę podjechać. Działo w dół. A, byłoby... A nie, jeszcze działa? Starship, ładuj, 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 ładuj. Dobra, udało się. Znowu na mnie samolot musiał się uwziąć. Przecież, kurczę, zajmują ci strefę. Masz tam prawdopodobnie kilka czołgów. Czemu się nimi nie zajmiesz? Nie wiem, czemu tak się na mnie uwzięli. U, to jest... No nie, kurde, nie. Jestem martwy.
To się nie przebiło. Zresztą artylerion postanowił się wycofać, więc... mam znikomą szansę. Problem w tym, że jeśli... chcę się teraz przez niego przebić... to musiałbym bardziej trafić mu w wieżę. Jest! Pierścień wieży poszedł. A, czyli on też miał dwóch załogantów. To wyjaśnia, dlaczego nie strzelił, bo normalnie to... nie zdążyłbym przeładować. Dobra, więc... dawaj tutaj dymne i jak najszybciej na strefę po załoganta. Mam nadzieję, że tym razem nie trzaśnie mnie bomba. Niedaleko jest jakiś niszczyciel. Może od tej strony uda mi się ładnie podjechać. Przede wszystkim dawać tutaj artylerię. I muszę zwrócić uwagę na to, czy coś stamtąd nie przyjedzie. Gdzie jest ten niszczyciel? Swingfire! Widzę cię, widzę cię. Swingfire rozwalony. No i na ten moment nie wiadomo, ilu ich jest na ziemi. Obstawiam, że jeszcze tak pewno z dwóch wyjedzie. Coś chyba tutaj od tej strony nawala. Nie zdziwię się, jak stoją dosłownie z respa nawalają. No. Skoro gość może z respa wywalić we flagę, to wiadomo, że już jest to tragicznie zoptymalizowana mapa pod taką rozgrywkę. Gdyby tu stała jakaś baza, okej. Ale musiały być jakieś mury czy coś jeszcze. Dzięki czemu nie dałoby się ze strefy bić. Ktoś tu z lewej strony hałasuje, tylko tego nie widzę. Widzę. Bradley załatwiony. Teraz warto się przestawić. Tam jest 30 DCA. Widziałem, jak przejeżdżał. To jest taka, że jak on tam pojechał, to mógłby również w tym kierunku się przemieścić. Okej, co tutaj się znajduje? Pojechało już chyba tu w lewo. Jestem pewny, ale wydaje mi się, że dałby za Bradleyem. Jeszcze śmigłowiec się pojawił. Dobra, widzę tego przeciwnika. Jeszcze tamten mi przywalił. Dobra, słonął. Dobrze, tutaj się schowam. To powinno być jakoś tutaj. Myślę, że jeszcze chyba jeden przeciwnik jedzie, czy to on jedzie? Chyba on tutaj jedzie. Czym ty jesteś? T95! Ha! Jedyne, jak mogę pokonać T95... O, nie pokonam. Nie pokonam, bo dostałem akurat... No nie, jeszcze po działu nowym się przebił. To
Rozstrzelać mu załogę? Dobra, jest rozstrzelana. Jak najszybciej naprawić tę lufę. Jedę teraz na dwóch załogantach. Aha, Zut się zjotkował. Dostał po kierowcy. Widzę amunicję. Ładuj. Po te 9-5. Powiem tak, na ten moment nie ma zamiaru ruszać się z tej pozycji. Tamci mocno się skampili przy strefie, więc mogą ją obronić. No właśnie, AMX-a dorwali. A ja nie mam zamiaru jechać na tę strefę B, bo to jest po prostu samobójstwo, patrząc na to, jak te strefy są zrobione. Całkowicie puste pole. Wycedził nowy silnik, nie wiem, czy zdążę przeładować. Jeszcze chwila. Dobra, 69 rozwalona. Oho. Samolot. A nie mamy działa przeciwlotniczego. Artyleria w ten obszar. Może dam radę tutaj się wycofać? O, plus. Oni śmigłowcem tamtą strefę próbują zająć. Może by na to wychodziło. Ja może się trochę bardziej cofnę. O ile tutaj z lewej czasem gościa nie ma. Dobra, na razie jestem bezpieczny. Na górę można sobie wjechać, to też jest w miarę dobra pozycja, żeby tak obronić się, zaczekać, aż oni przyjadą. Bo wydaje mi się, że tak naprawdę na ziemi może być ich dwóch już. Przede wszystkim tam śmigłowiec chyba lata. On próbował zająć strefę. I tak przegrali na czas. A do atomu tak mało brakowało. Już samolot, gdyby się wcześniej na mnie tak nie rzucił, może byłby i atom. Udało się atom wbić, ale gra się skończyła. Niestety. Już zajmują strefę, czyli albo jakiś light, albo jakiś samochód pancerzony, który też jest klasyfikowany jako light i... Tak, amerykański light, nie udało mu się zająć strefy. Na całe szczęście. Jakby gość się schował, a nie postanowił zapolować na kogoś, zająłby tę strefę. Ale popełnił taki klasyczny błąd. Wyjedź bardziej, wyjedź bardziej. O, tam się niestety dobrze chowa. Jest ten teren. Ła. Aj, źle trafiłem! Chyba muszę załadować kumulacyjne. Mam wrażenie, że tu staliny przyjechały. Uwaga na wskazaną strefę. Chodzę, że w tego obiekta tak troszeczkę za późno strzeliłem. Gdybym strzelił trochę wcześniej, to może trafiłbym mu obu załogantów, bo tak przeszło idealnie, gdzie nie ma ani załoganta, ani amunicji. Bo tu chyba jest IS-4. Więc szóstka poszła. Dobra, na IS-4 spróbuję załadować hasha. 200 metrów. Nie oddał ten strzał. A powinno to się tak przebić. Nie wiem, IS-4 jest jakiś magiczny, jeśli chodzi o odporność. Bo w siódemkę, jak się przywali z tego hasha, to cała wieża jest wyautowana. Dobra, tam się paru ich świeci. IS nie wyjedzie. Dobra. Teraz jak z tymi dwoma. Tu chyba jest T-54, tu coś amerykańskiego.
Kurczę, przejechał tak, że niestety... BMP2! Jak pięknie się wpakował. Tam Patton 2 przejechał na lewo. Czego się obawiam, bo większość drużyny została wybita, bo postanowili sobie przyraszować. To, że zaraz podzielę ich los, bo tu podjeżdża sobie Patton. Ale okej, Patton na szczęście obrywa. Mam nadzieję, że jedynie z tamtej strony nikt nie postanowi podjechać. Kolejny jest 4. Ten Patton ma na tę sekundę wyautowane uzbrojenie. W zasadzie potrzebuje hita na Isa. Mimo, że jedzie na dwóch załogantach, to dalej jedzie. A PDS się nie przebije przez jego przód tak łatwo. Jeszcze szóstka tu gdzieś wjechała. O, za duży kąt. Co? On w taki dach się przebił, przecież tego nawet nie powinno widać. Aha, to nie zła ściema. Sorry, ale ten strzał nie powinien się przebić, tylko powinien się odbić, to aż dwukrotnie. Bo pierwszy trafił w dalmierz, już powinien zacząć się odbijać, ale postanowił, że się przebije. Wydaje mi się, że ta bitwa będzie już przegrana, w większości mu została wyautowana albo weszli do samolotów. Samoloty rozgrywek nie wygrywają. Maluch tu wjechał, dawaj mi teraz hita, bo tutaj szóstka jeszcze jest w stanie operacyjnym. I ten jest tu. Dobra, i 6 leży. Uj, te 55 AM. AMD. Jeszcze jest 4. Isa 4 rozwalić. Najlepiej byłoby może od tyłu tu wjechać. Oni... Kurde! Dostał po chłodnicy tylko. Jest to minimalnie bezpieczne okno dla mnie. Aha. Tam jeszcze z prawej coś się świeci. No z tym Isem jest problem i to całkiem poważny. Kurczę. Ha! I znowu ten sam typ, znowu się strzelił przez dziurę i to tym bardziej to się nie powinno przebić. A więc podsumowując, Leoparda 1, jak widzieliście moi drodzy, jest taka średnia maszyna. Słaby gracz nie będzie sobie tym dawał rady, dobry gracz jest w stanie nawet osiągnąć na tym pojeździe atomówkę. W praktyce jest tak jak mówiłem na początku, siła ognia jest średnia, mobilność w miarę jest tutaj dobra, opancerzenie jest, no niestety, słabe, więc... Różnie się tym gra. Ja akurat właśnie, jak mówiłem, z Leopardem 1 nie przepadam, bardziej już wolę OFA 40, ponieważ on ma trochę przynajmniej lepiej osuniętą wieżę i też samo jarzmo, plus ma dalmierz laserowy, będąc na tej samej klasyfikacji. Oczywiście są tu pojazdy lepsze i gorsze, jak na przykład TO-55 również, który też ma stabilizację przynajmniej i lepszą siłę ognia i lepsze opancerzenie, ale gorszą mobilność. Więc no moi drodzy, dajcie znać co myślicie, przypominam w komentarzach, piszecie propozycje na jakiś rzadki pojazd dywizjonowy, drzewkowy, premiowy, eventowy, jaki tamkolwiek. I ta propozycja, która pojawi się najwięcej, bądź też będzie miała najwięcej łapek w górę, zostanie oczywiście wybrana i będzie ograna w najbliższą niedzielę. To tyle, trzymajcie się moi drodzy, do następnego, na razie.